Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Niejednokrotnie wzywano mnie do tablicy, by powiedzieć coś o swoim powołaniu. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Bo nie było totalnego przewrotu, nie było radykalnych zmian, nie było oślepienia głosu czy jakichś innych niewytłumaczalnych zjawisk, które pchnęłyby mnie do kapłaństwa. Był spokój i przekonanie, iż to jest ta droga. Może jeszcze nie odkryłem swojej choroby, z której Pan chce mnie uleczyć. Bo przecież sam powiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, co się źle mają. I jedno, co wiem, to to, że ja go bardziej potrzebuję niż on mnie. Wczytując się w dzisiejszy fragment, wyłonimy z niego kilka punktów. Pierwszym z nich jest spojrzenie Jezusa. Możemy o wielu ludziach myśleć, że ze względu na ich przeszłość albo aktualne życie nie mają szans, by Pan na nich spojrzał. Przykład Lewiego wytrąca nam jednak ten argument. Poniżany, znienawidzony poprzez wykonywany swój zawód, ignorowany celnik sprowadza na siebie spojrzenie Jezusa. Mamy drugi punkt, gdy Jezus wzywa do porzucenia obecnego życia i pójścia w nowy świat, gdzie nie będzie liczyła się historia życia, ale zaangażowanie i tworzenie nowej historii, historii zbawienia. Pewnie większość by postąpiła tak samo, gdyby codziennie doświadczali obelg, praca byłaby katorgą i nudą, a ktoś by powiedział, mam dla ciebie wspaniałe zajęcie, które da ci radość, to by poszli natychmiast bez zastanowienia się. Zapewne część została, myśląc, że choć jest beznadziejnie, jednak jest stabilnie i wiem, co mnie czeka. A w nowym życiu to tylko sama niepewność. Trzecim elementem jest radość z obecności Jezusa w naszym życiu. Ta radość nie jest powierzchowna, wynikająca z tego, że ja o Jezusie słyszałem i czytałem. Ona wynika z tego, że On wszedł do mnie, do mojego domu, do moich zajęć, do moich relacji i do mojego serca. Wręcz skradł je, czyniąc w nim swoje mieszkanie. Tak dzieje się z człowiekiem, który bezgranicznie zaufał Bogu. Od tego momentu już nic nie dzieje się tak samo. Wszystko staje się czymś nowym. I czwarty element to dzielenie się tą radością. Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Komu wpierw mówię o swoim życiu? Najbliższym i znajomym, a nie obcym. Chrystus chce mieć przy sobie ludzi, którzy w oczach świata niczego się nie nadają, którzy odbierani są jako źli, grzeszni i nie uważają się za godnych. A wszystko po to, by sobie nie przypisywać zasług, że ja coś zrobiłem, ja coś osiągnąłem, ja jestem ojcem sukcesu. Święty Paweł pisał do wspólnoty w Koryncie, przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców, niewielu szlachetnie urodzonych, niewielu mocnych. W całej ludzkości to tylko Maryja miała wolność od grzechu. Natomiast każdy człowiek ma swoją grzeszną przeszłość, większą lub mniejszą. Dlatego nie ma nieskazitelnych ludzi w służbie Bogu, ani przy ołtarzu, ani wśród świeckich. Nas jednak nie usprawiedliwia, by o łaskę przestać się starać. Każdy z nas musi swoje powołanie odkryć, przyjąć i zacząć realizować na różnych drogach. Jak powiedział papież Benedykt XVI, Jezus nikogo nie wyklucza ze swojej przyjaźni. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Prawidłowe głoszenie Ewangelii polega właśnie na tym, na ofiarowaniu łaski Bożej grzesznikowi. Z Panem Bogiem.